O, nagrywa się, cześć. Niedawno opublikowałem poradnik o tym, jak poprawnie przygotować i wyeksportować animację w PowerPoincie tak, żeby mogła nam posłużyć jako tak zwane outro do filmu w YouTubie, czyli po prostu podkładka do ekranów końcowych. W tamtym poradniku obiecałem również, że pokażę Wam, jak od zera przygotować animację, której użyłem w nim jako przykładu. I oto jestem, a początek tego filmu nie był przypadkowy, bo dzisiaj od zera przygotujemy sobie animację w takim neonowym, kosmicznym, trochę cyberpunkowym klimacie. Ja nazywam się Paweł, a to jest moje Smartful Ideas. Zaczynamy! Na początku tylko zwrócę Waszą uwagę na to, że jeśli chcecie tworzyć klip wideo w PowerPoincie, to przed przystąpieniem do pracy musicie zmienić układ slajdu na panoramiczny. Można zrobić to u góry na karcie projektowania. Zaczniemy od czystego slajdu i zmienimy mu układ na pusty, żeby pozbyć się placeholderów tytułów. Ja od razu nad slajdem dokleję sobie cyberpunkowe kolory, z których będziemy korzystali. Znajdźmy teraz jakieś tło. Zaszalejemy i zrobimy sobie ruchome tło wideo. Ja takie darmowe, panoramiczne tło już wcześniej znalazłem na portalu Pixabay. Link do niego macie w opisie do filmu. Klip ten możecie pobrać tutaj, nawet bez logowania. Podczas pobierania upewnijcie się, że pobieracie ten o najwyższej rozdzielczości. Wysokość pozostałych klipów jest poniżej 1080 pikseli, a my chcemy mieć outro w Full HD. Mając mniejszą rozdzielczość filmu od 1080 pikseli, po prostu stracilibyśmy na jakości. Ja sobie już nasze wideo pobrałem i przeniosłem na pulpit. Wstawmy je teraz do PowerPointa. U góry na wstążce przechodzimy do karty Wstawianie, a następnie po prawej stronie do Wideo, a potem wybieramy Wideo na moim komputerze i znajdujemy nasz klip na pulpicie. Upewnijcie się, że do prezentacji ładujecie cały plik, a nie link do niego. To ważne, jeżeli będziecie chcieli później gdzieś przenieść prezentację lub usuniecie plik wideo z pulpitu. Ładujemy plik do prezentacji. Klip wstawił nam się na slajd, ale jak widzicie, PowerPoint dopasował jego wielkość do szerokości slajdu. Rozciągnijmy go sobie tak, aby jego wysokość była równa albo trochę wyższa od wysokości slajdu. Sprawdźmy też jego długość, bo będzie nam potrzebna później. Niecałe 34 sekundy. Teraz sobie ten klip wykadrujemy, żeby jego nieużywana część nie zaśmiecała nam ekranu. Mając go zaznaczonego, przechodzimy na wstążce do karty Format Video, wybieramy Przytnij i zabieramy się za kadrowanie. Łapiemy za czarne prostokąty przy jego krawędziach i przycinamy do krawędzi slajdu. Teraz możemy sobie jeszcze pomanewrować tym klipem, żeby w obszarze slajdu wyświetlało nam się dokładnie to, co chcemy. Ja sobie to ustawię jakoś tak ładnie po środku. Ustawmy jeszcze, żeby wideo zaczynało odtwarzać się automatycznie, kiedy włączymy pokaz slajdu. Mając zaznaczony nasz klip, przechodzimy u góry na kartę odtwarzanie i opcję rozpocznij ustawiamy na automatycznie. Teraz, kiedy przyciśniemy Shift i F5, to możemy podejrzeć, jak to będzie wyglądało na pełnym ekranie. Jedziemy dalej. Dodamy sobie teraz ten animowany, neonowy, trochę cyberpunkowy, żółty napis subskrybuj. Przechodzimy do karty wstawianie i wstawimy pole tekstowe. Wpiszmy do niego napis subskrybuj. Wybierzmy jakąś ładną czcionkę, dopasujmy wielkość i kolor. Przenieśmy teraz nasz napis odrobinę wyżej, będzie nam służył jako wzór. Zduplikujmy go Ctrl-D i usuńmy wszystko oprócz litery S. Dodatkowo zmniejszymy sobie jeszcze rozmiar pola tekstowego tak, żeby jego szerokość była niewiele większa od samej litery. Zrobimy sobie teraz neonową poświatę. Zaznaczamy naszą literkę, klikamy na nią prawym od myszki i wybieramy formatuj kształt. W panelu po prawej przechodzimy do opcji tekstu, a następnie efektów tekstowych. Rozwijamy cień i ustawiamy po kolei kolor i pozostałe parametry. Ja już je wcześniej ustaliłem, żeby nie przedłużać filmu. Was oczywiście zachęcam do eksperymentowania. Próbowałem uzyskać podobny efekt przy użyciu efektu poświata, ale efekt cień wygląda dużo lepiej. Literkę mamy sformatowaną, więc teraz musimy sobie ułożyć napis według wzoru u góry. Każdą literę robimy oddzielnie, ponieważ chcemy im potem oddzielnie ustawiać animację. Niestety literki podczas pisania w przypadku rzadko których czcionek są w równych odległościach od siebie, więc nie możemy tutaj skorzystać z funkcji wyrównywania PowerPointa. Musimy to zrobić ręcznie. Chodzi o to, żeby literki były w takich odległościach jak w oryginale. Wtedy to wygląda naturalnie. Ja to zrobię w przyspieszonym tempie, żeby nie przedłużać filmu. Jeszcze na samym końcu zaznaczmy sobie wszystkie literki i wyrównajmy je do góry, dla pewności, że nie jest krzywo. W karcie Narzędzia główne wybieramy Rozmieść, a następnie Wyrównaj i Wyrównaj do góry. Nasz wzór napisu możemy przenieść teraz poza obszar slajdu albo po prostu usunąć. Szybkie Shift F5, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ok,
Teraz zrobimy animację wejściową dla napisu. Zaznaczmy sobie wszystkie nasze litery, przejdźmy do karty animacje, dodajmy im animację zanikanie i na razie ustawmy jej czas trwania na 0,25 sekundy. Do tego ustawiamy rozpoczęcie na z poprzednią. Znowu kontrolne Shift i F5. Otwórzmy sobie teraz okienko animacji. Zaznaczamy jeszcze raz nasze literki i w karcie animacje dodajemy im kolejną animację przezroczystość. Musimy to zrobić przyciskiem dodaj animację, bo jeśli wybierzemy z paska górnego, to podmieni nam animację zanikania, którą dodaliśmy przed chwilą. Mając zaznaczone wszystkie dodane animacje, zmieniamy im rozpoczęcie na z poprzednią. Ujednolicimy sobie też czas ich trwania do 0,25 sekundy. No i teraz zaczyna się zabawa. Poszerzmy sobie nasz panel okienko animacji. Tutaj na dole macie oś czasu. Przybliżmy ją sobie trochę tak, żeby mniej więcej okres 3-3,5 sekundy był dla nas w pełni widoczny i żebyśmy mogli po niej swobodnie manewrować myszką. Zaznaczmy wszystkie animacje i zmieńmy im opóźnienie na 1,25 sekundy. Kontrolne Shift i F5. Teraz widzicie, że nam się to wszystko przesuwa na naszej osi czasu. Początek każdego z bloczków przy animacji mówi o tym, kiedy animacja się zaczyna, a koniec kiedy kończy. Wszystko widzimy na osi czasu i w pojawiającym się tooltipie. Teraz czeka nas trochę roboty ręcznej. Jeszcze to sobie odrobinę przybliżę. Zorganizujmy sobie tę animację tak, żeby obie animacje, czyli zanikanie i przezroczystość, dla każdej z literek były jedna pod drugą. Jeśli niczego nie ruszaliście, to teraz powinny być po kolei zgodnie z kolejnością literek na slajdzie. Przesuwamy pierwsze ściemnianie pod pierwsze zanikanie, drugie pod drugie i tak dalej. Pokażę Wam teraz, o co mi chodzi. Przesunę sobie dwa losowe bloczki przezroczystość względem zanikania i podejrzę Shift i F5. Widzicie? Pierwsze dwie literki mają już efekt włączających się i mrugających neonów. Oprócz przesuwania bloczków możemy też zmieniać ich szerokość, czyli długość animacji. Tutaj macie dowolność. Ja to zrobię w przyspieszonym tempie, a Wy możecie zrobić po swojemu albo spróbować odtworzyć to, co robię ja. Ważne, żeby Wasze animacje na osi czasu zawierały się powiedzmy między 1,25 a 3 sekundą. Ok, zrobione. Kontrolne Shift i F5. Wygląda ok. Ja już nie będę tego ruszał. Znacie patent. Możecie to ustawić po swojemu. Przenieśmy sobie ten napis trochę wyżej. Zaraz zabierzemy się za placeholdery, czyli kształty trzymające miejsce dla kart na ekranie końcowym. Dobrze jest jednak wiedzieć, w jakim obszarze możemy te elementy umieszczać. Ustawimy sobie w tym celu prowadnice, dwie pionowe i dwie poziome, które będą nam pokazywały, gdzie możemy się poruszać. Żeby je dobrze ustawić, musimy sobie wyświetlić linijkę. Możemy to zrobić na karcie widok. Dodajemy dwie prowadnice pionowe i umieszczamy je na 16 cm od środka slajdu, po lewej i po prawej stronie. Teraz dodajemy dwie poziomy. Górną umieszczamy na 7 cm od środka slajdu, a dolną na 6,5 cm od środka slajdu. Mamy teraz określony obszar roboczy, w którym możemy umieszczać kształty, nad którymi pojawią się elementy ekranu końcowego. W międzyczasie do tej prezentacji dokleiłem szablony slajdów, które przygotowałem w ramach innego poradnika na moim kanale. Kształty na tych slajdach są z grubsza zgodne z szablonami ułożenia elementów ekranu końcowego w YouTube Studio. Wybierzmy sobie z szablonów któreś z placeholderów i przenieśmy na nasz slajd. O, na przykład te dwa duże. Zaznaczamy z kontrolem, kopiujemy Ctrl-C i wklejamy do naszego slajdu Ctrl-V. Ja sobie je jeszcze przesunę odrobinę niżej. Podrasujemy je sobie teraz według naszych potrzeb. Klikamy prawym od myszki na jeden z nich i wybieramy formatuj kształt. Zmieńmy sobie jego tło na czarne. Teraz mając ciągle zaznaczone opcje kształtu, przechodzimy do sekcji efekty i rozwijamy segment cień. Ustawiamy kolor cienia, a następnie jego parametry. Tutaj również już sobie je wcześniej wypróbowałem, a Was zachęcam do poeksperymentowania samemu. Głównie z rozmiarem, rozmyciem i przezroczystością. Alternatywnie możecie też skorzystać z sekcji poświata. Efekt tutaj jest podobny. Kiedy mamy ustawiony już jeden prostokąt, drugi możemy sformatować kilkoma kliknięciami. Mając zaznaczony ten sformatowany, przechodzimy do karty narzędzia główne. Po lewej stronie wybieramy malarz formatów i klikamy na kwadrat, który jeszcze nie jest sformatowany. Połowę roboty z głowy. Dodamy sobie teraz do tych prostokątów animacje. Zaznaczamy oba z kontrolem i na karcie animacje dodajemy im animację przylot. Otwórzmy teraz okienko animacji i ustawmy rozpoczęcie na z poprzednią. Czas trwania na pół sekundy,
a opóźnienie na mniej więcej 2,5 sekundy. Przy tych ustawieniach nasza animacja przylotu zakończy się po 3 sekundach naszej całej animacji outro. Musimy to zapamiętać, to jest bardzo ważne. Do tego, mając zaznaczone obie animacje przylotu, klikamy na jedną z nich prawym od myszki, wybieramy opcję efektu i przesuwamy suwak łagodne zakończenie na maksa do prawej. Powinno być pół sekundy. Klikamy OK. Zaznaczymy teraz jedno z nowych animacji. Widzimy, że dotyczy lewego prostokąta, więc na karcie animacje przechodzimy do opcji efektu i wybieramy od lewej. Analogicznie robimy z prawym prostokątem, wybieramy od prawej. Kontrolne Shift i F5. Zduplikujmy sobie teraz jedno z literek z napisu subskrybuj, Ctrl D i przesuńmy odrobinę na bok. Zmniejszymy rozmiar, ustawimy nad lewym prostokątem i poszerzymy pole tekstowe do szerokości równej szerokości prostokąta. Jeszcze sobie wyśrodkujemy. Zmienimy też kolor czcionki, a teraz musimy zmienić jeszcze kolor cienia. Klikamy prawym od myszki na tekst, wybieramy formatuj kształt i w opcjach tekstu ustawiamy odpowiedni kolor cienia. Pozostałe ustawienia zostawiamy tak, jak są. W pole tekstowe wpiszemy sobie na przykład obejrzyj następny. Duplikujemy pole tekstowe Ctrl D i przenosimy nad prostokąt po prawej i ustawiamy tak, żeby było równo. Wpisujemy na przykład polecana playlista. Teraz zaznaczamy lewy prostokąt i w karcie animacje po prawej stronie klikamy na malarz animacji i następnie na napis, który jest nad tym prostokątem. Analogicznie robimy z prostokątem po prawej. Kontrolne Shift i F5 i widzicie, że napisy nad prostokątami mają takie same animacje jak same prostokąty. Na koniec zostały nam animacje przylotu nazw waszych kont na różnych portalach społecznościowych czy streamingowych. Na końcu szablonu, do którego link macie w opisie, zawarłem trochę ikonek, których możecie tutaj użyć. Skopiujemy je sobie teraz do głównego slajdu i z grubsza rozmieścimy. Kolejnym krokiem będzie dodanie do nich lekkiej białej poświaty, żeby nie zlewały się z tłem. Zaznaczamy wszystkie trzy, klikamy prawym od myszki na jedno z nich, wybieramy formatuj obraz, a następnie w sekcji efekty rozwijamy segment poświata i wybieramy kolor biały. Ja rozmiar ustawię na 5 punktów, a przezroczystość zostawię na 0%. Teraz duplikujemy sobie jedno z pól tekstowych nad prostokątami, Ctrl D, i podstawiamy obok jednej z ikonek. Wyrównujemy, wpisujemy naszą nazwę konta na Twitchu, dostosowujemy rozmiar pola tekstowego i wyrównujemy z ikonką. Analogicznie robimy z pozostałymi ikonkami. Teraz z kontrolem zaznaczamy nasze pary, ikonka plus nazwa i wciskamy Ctrl G, żeby je zgrupować. Następnie znowu z kontrolem zaznaczamy wszystkie trzy grupy, wyrównujemy je tak, żeby było z grubsza równo, a potem możemy sobie jeszcze pomajstrować z ułożeniem na slajdzie, wszystko zależy od Was. Jeżeli nie mieszczą Wam się tutaj nazwy kont, to oczywiście możecie zmniejszyć czcionkę lub ikonki. Następnie, mając zaznaczone wszystkie trzy grupy, przechodzimy do karty animacje i dodajemy dla tych grup animacje po raz kolejny przylot. Opcje efektu zostawiamy jak są, od dołu. Otwieramy po prawej okienko animacji i mając zaznaczone te trzy animacje przylotu, wybieramy u góry rozpocznij z poprzednią. I skracamy czas trwania do 0,25 sekundy. Chcemy, żeby te grupy przyleciały nam po kolei, więc na osi czasu przesuwamy te bloczki tak, żeby animacje zaczynały się 0,2, 0,25 sekundy po sobie. Zaczniemy od trzeciej sekundy. Teraz z kontrolem albo shiftem zaznaczamy znowu wszystkie trzy dodane animacje, klikamy prawym i wybieramy opcję efektu. Tutaj ponownie przesuwamy suwak łagodnego zakończenia na maksa w prawo i klikamy OK. Jeszcze na koniec kontrolne Shift i F5, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Nasza animacja jest gotowa. Teraz tylko wyeksportować ją, dokleić do naszego głównego filmu, opublikować i ustawić ekrany końcowe w YouTubie. Żeby pokazać Wam, że to działa, animacji, którą stworzyliśmy dzisiaj, użyję jako ekranu końcowego w tym właśnie filmie. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak dobrze przygotować i wyeksportować animację przygotowaną w PowerPoincie tak, żeby mogła Wam posłużyć jako outro, obejrzyjcie mój drugi poradnik, o którym już wielokrotnie w tym filmie wspominałem. Link teraz się powinien wyświetlić tutaj u góry,
Macie go też na dole w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej tego typu treści, to dajcie znać w komentarzach. Ja mam bardzo dużo ciekawych pomysłów i w następnych poradnikach możemy przygotować outro na przykład w klimatach fantasy, albo bardziej modern, albo może pod jakąś konkretną grę. A może Wy macie jakieś ciekawe pomysły? Jeżeli się czegoś ciekawego nauczyliście, albo ten poradnik może Wam się w czymś przydał, to zostawcie mu łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Gwarantuję, że będę dla Was publikował same najlepsze treści o tym, jak ogarniać w komputery. Ja nazywam się Paweł, a to było moje Smartful Ideas. Do zobaczenia, cześć!